Walizka patologia na Pendragonie jednym wielkim. Cześć, witam. W kolejnym odcinku muszę trochę naszego pięknego antebellonowskiego moda. Piąty raz chcę nagrać walię, ponieważ nie chce mi się nagrać. Wszystko się psuje. Jerozolima będzie, kiedy będzie. Trzeba strategię na nią wymyśleć, bo jest dość ciężka. Do czego zagramy sobie walią? Bo oczywiście w nowej aktualizacji tam dostało drzewko i ogólnie czadowo. I może stworzyć kraj pyr coś tam. Który jest jakby takim rzymskim imperium brytyjskim. Brzmi epicko, to trzeba przyznać. Więc oczywiście sobie zagram walią. I ponieważ już grałem kilka razy, wiem, że Anglię trzeba zaatakować day one, bo inaczej to bierze sojusz ze Szwecją i jest bardzo ciężko ją rozwalić. I udało się to zrobić nawet w jednym save'ie, ale głos się nie nagrał, jak to jest tradycja na tym kanale. Więc no ogólnie pięknie. Tak, koki ja bym na razie modbulował, a statki handlowe to trzeba wszystkie sprzedać. Niestety nie możemy day one zaatakować, bo żeby zrobić tą misję możemy mieć 80%... Mamy 80% powera. Trzeba zrekrutować najemników, dostać tą misję, sprzedać statki, żeby ciebie zaatakować, kiedy się tylko będzie dało. Na razie estate'ów nawet nie robimy po to właśnie. Już w sumie to mówiłem, nie wiem po co wam powtarzam, jakbyście byli głupi. A może jesteście, ale to już inna sprawa. Ale głupsi ode mnie to raczej nie jesteście, bo to ciężko bardzo o to. Ogólnie za sprzedawanie statków dają ci takie holendarne pieniądze, że to jest aż dziwne. A nie, teraz akurat na tym save'ie nikt nie chce kupić statków, a na innym wszyscy chcieli. Potrzeba pędzel na sprzedawanie statków, bo to jak nie jest patologia. Musimy jeszcze mieć generała, to może być król generałem naszym, albo dziedzic najlepiej by było. Dobra, mamy już tą misję, nie wiem dlaczego to czasami zadziałało, czasami nie. Mamy teraz klejmy na Anglię. I tak, czy ja mogę już z ciebie wypowiedzieć wojnę? Dobra, mogę, okej. Okay. Nie wzięli żadnego sojuszu, to jest najlepszy moment, jaki ja mógłbym sobie wyobrazić. A, nie mogę do 11. Dobra, sprzedajmy jeszcze statki w międzyczasie. No i już wzięli coś z Szwecją i cały misterny plan się właśnie rozwalił. Zupełnie. Zupełnie, bo Szwecja nie może być tutaj. Bo jeżeli Szwecja jest tutaj, to pomoże Szwecja. Ja nie chcę, żeby Szwecja pomogła. Jeszcze jakieś Irlandczyki dołączyły, no. To jest trochę już nie zły restart. Ale no cóż, no. Gramy na takie, jakie jest i tyle. Okej, Normandia chce wziąć sojusz. Normandia nie ma na rywalu Szkocji, co się dość często dzieje, więc to jest akurat bardzo dobre. Ale ma dobre relacje z Anglią. Rozumiecie? Normandia z Anglią. Przecież to jest śmiechu warte zupełnie, jak mówi Kałach. Da, no to ja już nie mogę day one ci wojnę powiedzieć, bo ty jesteś wszystkich stron już no już po granet jest, no tyle można powiedzieć. Szybki wpierdoli do domu, jak mówili, kiedy grał na ogrodem w Kałach. Co, dlaczego się zmieniła Szkocja w galeodom jakimś dziwne? Nie wiem, nie rozumiem. Fajniejszy był kolor Szkocji jednak, bądźmy szczerzy. Okej, wbili się w Kornwalię. Kornwalię miała z kimś sojusz? Czy wszyscy opuścili Kornwalię? Wszyscy opuścili Kornwalię, jak zwykle. Dobra. Teraz albo nigdy, YOLO. YOLO totalne. Bierzemy ciebie, rekrutujemy jeszcze z jedną kompanią, bym zrekrutował jakąś taką dobrą bardzo. O, ciebie. Ty brzmisz super epicko. Rekrutujemy ciebie. Tutaj dajemy ciebie. Tutaj dajemy ciebie. Wypowiadamy tobie wojnę. Oto. Nie mamy sojuszników, ale bo sojusznicy są Dranugów. Spróbujmy tak. W sensie to nie ma prawa wyjść w ogóle, ale no możemy próbować. Dobra. Oni powinni się na Cornwallis skupić, a my powinniśmy, tak jest plan przynajmniej, próbować ciebie rozwalić szybko. Grajmy na trójce coś takiego. O. Okej, teraz wszyscy pójdą oblegać Cornwallię. Ja będę mógł spokojnie, tak jest plan, ciebie pooblegać. Spy Network. Idą teraz ci tędy, ale oni się nie wbiją, nie mają jaj. Biją się jak pewnie Szwedzi dojdą i Irlandczycy. Oni mają przynajmniej tylko 4000 ludzi, a ci nie dołączają do wojen ofensywnych, więc to jest taki trochę bardzo słaby sojusz ogólny. A, tutaj jest tylko 1000 ludzi obrońców i oni już mają World Bridge, powiadasz. Kiedy ja mam 2 w Siege'u, ani 0.
A, Szwedzi już się zdesantowali, no to teraz już mogą mieć AI English, żeby się wbić niestety. A, już skończyli obleganie fortu. Aha, i teraz wszyscy tu pójdą i teraz skończą obleganie mojego fortu. Nie! Wszyscy się we mnie wbiją. Nie wbijaj się, nie wbijaj, nie wbijaj, kończ ten siege już. Dobra, kończ, weź wszyscy dooszczędź. Okej, możemy jeszcze kilka razy się zadłużyć. Tak. Możemy jeszcze tutaj zrekrutować jedną jednostkę, okej. Dobra. Możemy się. Czekaj. Ja mam wrażenie, że oni się nie mogą ruszać, bo są zablokowani fortem. I chyba miałem dobre wrażenie. Mam takie wrażenie. Dobra, zmasakruj ich. Dobra, udało się. 15 warspora to piechotą nie chodzi. Niestety nie mogą ich scentralizować w międzyczasie. Dobra, dojdą 4000 posiłków moich. Dobra, cofajmy się już. Dużo większe po mojej stronie straty niestety. Teraz spróbujmy się tu szybko wbić i ich zmasakrować. Szybko. Wyjdź szybko, linią ich zmasakruj. Jeszcze jeden, szybko. Dobra. Ci zostali zmasakrowani. Spal to. I nie uciekniesz już. No cóż, no to przynajmniej scentralizuj. Przynajmniej będzie epicka pierwsza wojna i szybki wpierdol do domu. Dobra, wycofuj się. Aha, oni już od razu mają Wall Bridge'a, no to nieźle. Teraz zejdą z fortu, jak ich tutaj zaatakuje. Plan jest. Aha, zrzesz ich scentralizowałem, no to już nieważne. Żeby ich właśnie zastakować. Oni mogą, że wejdą z wojny, nie wyjdą. Na minus jeden by się wbijali. My już nie uciekniemy stąd, no cóż. Przynajmniej z fortu zeszli. Na Wall Bridge'u tyle dobrego. Aha, ja Stack Wipe'a dostałem. Na minus jeden oni, na minus jeden, rozumiecie? To jest już restart, kolejny restart. Dobra, już nie zamierzam popełnić błędu moich przodków. Idziemy na tą walię, ale tym razem zamiast wbijać się w Anglię, wbijemy się w Irlandię. Jest to głupi pomysł, owszem, bo Anglia będzie bardzo potężna, ale nie ma sensu się tak pocić po to, żeby Anglię zabić, bo przyjdą, bo ty Anglię możesz zabić walią. To jest możliwe, to jest fizycznie możliwe. Tylko problem jest taki, że potem przyjdą Szwedzi i ciebie zabiją i na tym się skończy nasza przygoda piękna. Więc tak, ja bym polował na ciebie, na sojusznika, więc day one trzeba ciebie zinsultować i to tak mocno zinsultować, tak, bardzo, tak, na przykład, tak, dobra. I ciebie, sojusz. Lotaryngią byłoby możliwe wziąć sojusz, więc spróbujemy, albo z Danią. I teraz pytanie brzmi, z kim by było bardziej możliwe. Chyba z Lotaryngią. Z Lotaryngią spróbujemy. Dobra. I tak, estate. Estate robimy od razu. A nie tak jak wcześniej, żeby akurat ten par. Nie ma to sensu najmniejszego. Trzeba się po prostu zwykle zagrać w zwykłą Europkę i tyle. Na razie wziąć tylko Ulster na rywalu. Zrobić na Ulster klejmiki. I kiedy już podbijemy ciebie, no to się wbić. Dobra, w Anglię. Nie sprzedajemy na razie stateczków, bo będziemy ich potrzebować do desanty na ciebie. Tak, chcą Royal Merit Szkoci. Okej, chcą już sojusz, więc świetnie. I teraz pytanie brzmi tak, jak ja ich podbiję, ten Connacht, to ich wszystkich dostanę na wasalu, czy stanę się irlandzką imperium walijskim, czy co się tu stanie? Ej, w sumie jak tobie powiemy wojnę, będziemy w wojnie z Cornwallią. Jakbyśmy zaokupowali stolicę, poczekali aż się Anglia wbije, dali Cornwallię na wasala, ich zjedli, byśmy mieli i wszystkich sojuszników w wojnie, tylko że co to da, jeśli nie będę miał żadnych sojuszników, nie? Tak, już na ciebie mamy claimika, więc możemy się przygotowywać do wojny. Rekrutujmy free company. Bierzemy tutaj ciebie. Czekaj, zaraz zrobimy w sumie też misję na ten. Tobie możemy wypowiedzieć wojnę, jeszcze nie. Musimy tą misję zrobić.
dać sobie tego doradcę tańszego do moralek. Czekajcie, ja sobie zrobiłem w ogóle krajnika. Tak, dobra. Okej. Mogę już się w ciebie wbić? Tak. Nie mam dyplomaty do wysłania, no bo z tobą by jeszcze coś by się przydało mieć. No dobra, nie będzie YOLO. Najwyżej po prostu z samymi Szkotami spróbujemy Anglików rozwalić. Byłoby to możliwe w sumie. Nie, bez ciebie, bez Szkotów. Conquest Uldalin. I zdesantujmy się od razu tędy. Albo może nie, może od razu tędy nie. W sumie oni nas będą po prostu masakrować, jak my się będziemy desantować. Dobra, tutaj dochodzą ich floty, ale my ich wszystkich rozwalimy na morzu. A, i teraz dochodzi Kornwalia. Może ich już nie rozwalimy? Może jednak rozwalimy? Szkoda, że nie zdobywamy żadnych statków i szkoda, że my tego nie wygramy jednak. Tak, ja nienawidzę tej gry. Da, wiecie co? Promised Land, co ty chcesz z tych? Ty chcesz jedną prowincję, ja chcę... tak. Call to Arms, Promised Land i lecimy. Wiem, że nie powinno się Szkocji wzywać, w sensie nie powinienem Szkocji wzywać, ale ja chcę mieć dominację morską, bo inaczej będzie patologia. Okej, okay, oni ich tutaj zmasakrują. Ja wezmę sobie to, oni zjedzą to. I się teraz desantujemy na Kornwalię, bo Anglia już pewnie planuje się w nich wbić. Tak, tak, ona już tam przywozi wojska. Trzeba się szybko tędy zdesantować. Na minus 2, bo minus... Nie, dobra, nie. Trzeba się tędy zdesantować i potem się tu wbić. Najlepiej by było odciąć w sumie Anglików i potem Kornwalię, samą tą ich stolicę zakupować. Leć tędy. Oho, chyba będą atakować Szkocję. Mam takie wrażenie, bo idą całymi wojskami na granicę ze Szkocją. Ja nie zamierzam bronić Szkocji. A nie, Kornwalię zaatakowali. Ale to jest dobry pomysł. W sensie, czekaj, oni już... Oni nie są na razie w wojnie. Dobra, dobra. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, stała się świetna rzecz. Stała się rzecz świetna. Ciebie to zaraz sobie podzielimy. Tak. Bierzemy sobie te pożyczki. Te. I tak, rekrutujemy jeszcze tych najemników. Dobra. Daj im przejść tędy. Albo nie, dobra. Okej, udało się, dobra. I teraz tak. Z ciebie robimy tak, tak. Tak, nie, czekaj. Robimy tak, tak. Na przykład tak. I wasala. Dobra, jesteśmy teraz w wojnie z Anglią. Ciebie robimy... Ciebie tak pisujemy już. Czekaj. Aha. Nie wiem, co się tu stało. Mogę cię wezwać do wojny? Mogę, dobra. Dobra, czyli cię wykorzystałem chyba po prostu. I tyle się stało. Okej, ty... Czekaj, jak ty pomagasz nam? Co się stało w tej wojnie dziwnego? Aha. Aha. Nie wiem, wszyscy się rzucili na Anglię. Ja, to Talen Creek i to ja rozumiem. I to ja rozumiem. Będzie angielskim... Angielska Wiktoria, wszyscy! Może uda się z Anglią wygrać na morzu! Tak! Tak! Wiktoria Morska! Royal Navy! Idzie na dno! Dobra, już się wystarczająco pomycjowałam. Yes! Royal Navy powiedziała, zrobiło blub blub! Da, lećmy ich tutaj oblegać! To jest ostateczne zwycięstwo walijskiej armii! Zrób to klejmika, bo zaraz się tędy w Irlandii będziemy wbijać. Dobra, ile tracę pieniędzy? 8 dukacików. S. Proste. Nie wiem, desantuj się tu tą Normandią, zrób cokolwiek. Da, mam taką przewagę liczebną, że my powinniśmy Anglików po prostu zmiażdżyć. Teoretycznie i praktycznie zmiażdżyć. Da, no to nie wiem. Aha. Tutaj już Irlandię masakrują.
O, dobra, dobra, czekaj, ty zakupuj Northumberland Randen. O, Szkoci masakrują Anglików. Widok, którego prawie nigdy nie ma. Nie, no to jest jakiś żart, to oplężenie tego fortu, nie? To jest prank, to jest prank. To jest po prostu czysty prank, nie? Przecież oni się zaraz we mnie wbiją. Ja już spalę to terytorium jakby co. Jedynie sobie trochę prędkość, bo to, co się tu dzieje, to jest istna patologia. No, czy wy to widzicie? Już jakiś 50. raz nie da się zdobyć tego fortu. To jest chore. To jest po prostu po ludzku chore. Nie, 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 to jest jakiś prank po prostu. Ja nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. Normandio, zrób cokolwiek. Nie, 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 to jest prank po prostu. Mamy regulować monitor, nie? Bo co to ma być? Weźmy tą czwartą. O, nareszcie padli. Da, i pytanie brzmi, czy mają? Oni jeszcze nie mają technologii. Ja to rozumiem. Wbijmy się w nich tędy. Las minus 2 pewnie będzie. Czy minus 1? Minus 1, okej. Okay. Powinniśmy to wygrać dość łatwo. Okej. Okay. Przejdźmy na Windmesh Tyren. A przynajmniej Normandia blokuje morsko i tyle dobrego robi. Nie no, czy wy dalej tutaj nic nie robicie? Westminster Kensennen Paden. To jest stolica Anglii, nie wiem, może. Może nareszcie zaczną się desantować ci Normandczycy. Przydałoby się. A nie, bo przegrają flotą, chociaż mają większą. Gdzie rewolta? A tam w Wyspach Brytyjskich, w Irlandii. Wyspach Brytyjskich. No dość śmiesznie, dość śmiesznie. No, no nie jest zbyt dobrym generałem. No dobra, mamy lepszą morę. Okej, ty wyszedłeś i to jest dla nas akurat dobre, bo my się możemy teraz ciebie od razu wbić, ale tego nie zrobimy. Okej, dlaczego to jest tak krwawa bitwa? Bo oni dyscyplinkę mają, ja mam moralki. No, to było bardzo krwawe. No, nie na. No. Czy tak ciężko jest tu wejść? Da, wyjdźmy tutaj. Zdominujmy tutaj flotą. Albo nie, dobra, lecimy tędy. Okej, mamy dziurę w murzu. Przydałoby się tutaj przyblokować trochę. A, przynajmniej kale sobie podlegają. No cóż, tyle dobrego. Okej, oni chyba najemników porekrutowali. Wszędzie się World Bridge zrobiły. Aha, Kaleodrom spisowało, fajnie. Czy co się tu stało? Co robisz? Ty jeszcze masz tych buntowników? Nie, czy te trzy statki, czy te trzy Heavy zmasakrują mi całą flotę 10 statków? Możliwe, tak, bo jeszcze posiłki mi przeszło. Nie! Oni na 7% to złapali, a ja na 49! Nie umiem tego złapać. Ta gra jest patologiczna. I oni się wtedy wbiją i mnie zabiją, nie? To oczywiście, że tak. Oczywiście. Oczywiście. Ja po prostu jestem jasnowidzem Maćkiem. Twoim starym jasnowidzem, no. Nie! Oni na 49! I te nuby nie umiały tego złapać. Rozumiecie? I oni tutaj zostaną z backwipe'a cała moja armia. Nie wiem, czy ja śmiać się mam, czy płakać. Mieliśmy dwa razy tyle samo wojsk. I nikt nie mógł nic zrobić. Szkocja nie umiała wejść na jedną prowincję i ją zdobyć. Przez co Anglia rozwala nas czterech naraz, każdego po kolei. Normandia przez 4 lata nie umiała prawa przemarszu wziąć. To jest po prostu, to jest wstyd, wstyd na sali, no. Poprawione jaj, chyba wroga. Tak, wbijmy się tędy, jolo. Mamy lepsze wojska, to jest wszystko w tym najbardziej patologiczne, że my nawet mamy lepsze wojska, ale po co z nim bitwy wygrywamy? Nie, i ty jeszcze masz czelność mnie do wojny wżywać, pal gumę. Ja nie mogę. Ja nie mogę, oni wcześniej to zdobędą niż ja to, choć to jest 800 odbrońców. My nie jesteśmy w stanie nawet trzech ciężkich statków rozwalić. No. Czy wy to widzicie? Czy tylko mnie to powoduje u mnie dreszcze po prostu wstydu, po prostu cringe'u? Da, te 3000 powinniśmy rozwalić bez generała dość łatwo. Lećmy szybko na Westminster. Nie, wbiłem się w całe ich wojska, bo jeszcze dodaję do tego własną głupotę. Mieszam głupotę z pazurami.
Nie, ja zaraz bankrutuję. Nie, nie, to jest patologia zupełna. To jest zupełna patologia. Ja się muszę dać zanektować przez Anglię. Rozumiecie? Rozumiecie poziom patologii? Już wbij się, YOLO. Zaraz i tak wejdzie bankrut i się skończy. Zabawa. Przynajmniej może ta stack wipe'a dostaniesz. Nie wiem, już wbija się. Miałem sen o wielkiej walii od Atlantyku po Pacyfik. No ale niestety Anglicy postanowili, że nie ziści się ten sen i teraz nie będę bankrutował, nie? Znając życie. Bo się coś, nie wiem, przekalkulowało i kalkulator pomyślał, że nie, że jednak nie będę bankrutował. Kale padło, ale co z tego, że kale padło? O, dobra, zostaną u nas w jednej prowincji. Dobra, to jest moim zdaniem świetny pomysł. Aha, well. Mamy potężną Anglię, która ma sojusz ze wszystkimi. Mamy jedną prowincję w Irlandii. Mamy mnóstwo pożyczek. Możemy sprzedać ziemię, tyle dobrego. Nie wiem, czy jest sens to kontynuować. Bo teraz tak naprawdę. Czekaj, czy my możemy się teraz przemienić w jakiegoś irlandzkiego. Czekajcie. Ja mam plan. To nie jest jeszcze zgubione. Nie mam najemników, co prawda. Ale tak, mógłbym znieść. A, to nawet nie skorowane. My nawet mamy jedną prowincję, która nie jest skorowana. Nie wiem. Jeżeli chcecie kontynuację tej walii, to zostawcie łapkę w górę. Nie wiem, czy nie jest sens po prostu lepszy zaczynać od nowa tej walii, bo to, co się tu stało, to była istna patologia. Istna po prostu patologia. Ta Szkocja dziwna nie umiała w jedne 5 lat wojny, czy ile to trwało, podbić jednej prowincji. Ta prowincja padła na 7%, kiedy ta nie umiała na 49% i ona nawet nie ma wyjścia do morza. Normandia nie umiała przez 50 lat wziąć przejścia od Francji i podbić Calais. To była po prostu istna patologia i tyle można o tym powiedzieć. Po prostu patologia. Walijska patologia na Pendragonie jednym wielkim. Co tu więcej dodać? Patologia. Po prostu patologia. Powinien zadzwonić na policję, bo to powinno być nielegalne zupełnie. W sensie, jak my nie umiemy wojny defensywnej wygrać z Anglią, ze Szkocją, z połową Irlandii, z Normandią, kto tam jeszcze był? Więcej tam było ludzi jeszcze. Nie, czy chyba my tylko. Mieliśmy 40 tysięcy ludzi na 20 tysięcy i nie byliśmy w stanie tego wygrać. Patologia po prostu, patologia. Nie chcę tej gry na oczy więcej widzieć, pa.